Elo, siemano, z tej strony ja, RT02. Witam się. Co? Jeździmy razem? Tak. Nie zdążyłem zrobić przywitania, bo skasował mi się film z tego powodu, że jechałem i coś kliknąłem rękawiczką przypadkowo, chciałem poprawić coś. Ale proszę cię, zjedź kilka razy. Nie, zostaw mnie. Kilka razy zjedź i dopiero nagrywaj. Ja se usiądę, będzie lepiej. Wyłącz to, zjedź kilka nie. razy. Ja cię nagram. Nie, zostaw mnie. Nie chcę, żebyś mnie nagrywał, bo ty się prędzej wywalisz. O Boże, czekajcie. Ja sobie najpierw dobrze ustawię kamerę, bo tak to na pewno nie jest. Bez sensu. Sam jesteś bez sensu. Chyba tak będzie git, wiecie? Bo tak będzie git, dobra, sprawdzę. Dobrze. Teraz odpinamy. Którą nogę odpinasz? Jedną tylko. Prawą. Tata, nie mów mi, co mam robić, bo się znam. Schowaj teraz telefon. Telefon, nie dasz rady, będziesz się przewracać do błota. Idź sobie telefon stąd. Schowaj. Idź. Idę sobie stąd. No i dobrze. W końcu, nie? Dobra, teraz damy radę. Wszystko zrobić. No jak mi się w tym momencie snowboard zaciął, to ja się zabiję. Dobra, robię cięcie, bo nie chcę, żebyście tego oglądali. No nie. Nie wiem, śniegu telefon. Siema. Dobra, słuchajcie. Udało mi się odpiąć snowboarda. I teraz ja zaraz wyłączę nagrywanie. Bo tutaj. Czekajcie. W tym miejscu. W tym tutaj. Będę wjeżdżał tam na górę. Będę się przewracał albo coś. W ogóle sobie ognisko zrobili. Jak zauważycie. Dobra. Lecimy. Cześć. Siemane maneczko. Znaczy. Przypadkowo to powiedziałem. Nie miałem co powiedzieć. Przepraszam. Siemanko. Ja tu jestem już na górze. I jestem na górze. I teraz dopinamy snowboarda. I co wam powiem? Czy było ciężko przejść? Ujmę to tak. Było ciężko. Bardzo ciężko. Zapiąć ci snowboard? Ale propis jest taki, że nie wywaliłem się ani razy tam na dole. Taki. Zapiąć ci snowboard? Nie, ja umiem sam. No i jedziemy na dół teraz. Siema. Elo, siemano. Wstać sobie to do kieszeni, tą rękawiczkę. Miałem śnieg na rękawiczce brudny i go zjadłem. Powiem wam, teraz to jest ostro. Gdzie ja pokazuję w ogóle? W tym momencie. O, tu. To tak nie wygląda na filmie, ale to jest bardzo ostro. Bo widzicie to jakby tak bardziej w 2D, a ja to widzę w 3D i widzę, że to jest ostro, więc... To lekko do góry trzymać, żeby było widać, jak po śniegu jedziesz. O, tak. Ale ja tak trzymałem cały czas właśnie, jak jechałem. To zobaczymy, czy walniesz, czy nie. Tak, raczej walnę. Staram się, wiecie, tak przejechać. Żeby nie walnąć, ale chyba już... Nie wiem. No nie wiem.
rowerze. Spróbujmy zrobić taktykę. Mojej ulubionej stonogi. Stonogi. Czekajcie, muszę coś głupiego wymyślić. Muszę wymyślić teraz. Muszę zrobić teraz zwrot dzikiej stonogi. Nie, sorry. Krewetkowej stonogi. To nie. Dobra, nie wyszło mi. Nie wyszło mi. Czekajcie, muszę się jakoś obrócić teraz. O nie! Dobra, czekajcie, tak się obrócę. Dobra, żyję. Ale widzicie moją rękę. Tak? Dobra, czekajcie, spróbuję zrobić zwrot stonogi znowu. Chyba na lewą nogę muszę zrobić, bo mam ją zgiętą. Tak? Czekajcie. Dobra, ej, powiem wam, nie? No jak się jechało tutaj na nartach, to była taka nuda? Bo jechałem cały stok w przeciągu 3 sekund i minutę musiałem jechać do góry. Mnie to wkurzało, czekajcie. Zrobiłem zwrot stonogi, widzicie? Teraz jadę na dół. Teraz walę dzidę. O nie! Dobra, to mi nie wyszło. Dobra, to czekajcie. Dobra, to siema. Zrobię jeszcze 3 zjazdy i myślę, że skończę odcinek. No tak z 2 zjazdy, bo to już długo trwa. To trwa już 7 minut. Wziąłeś już teraz telefon do torby? Nie! Ja jeszcze zrobię 2 zjazdy albo 3. A patrz, jak się fajnie jasno zrobiło i takie niebo niebieściutkie, widzisz to? No. Filip, ale w drugą stronę, patrz, niebo jest tak niebieskie, jakby ktoś pomalował jakimś kolorami. Widzisz to niebo? No, bez kitu. Ej, pomyślelibyście, że załóżmy tam u was nie ma praktycznie śniegu, bo u mnie był jeden dzień z takim śniegiem.